Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony Tarael. Witam was w kolejnym odcinku z Ostri. Za moment kontynuujemy naszą przygodę z grą. Przypominam tylko, że nie ma ograniczenia wiekowego i każdy, kto może wejść na kanał, może oglądać. A poza tym jesteśmy dokładnie w tym samym momencie, w którym byliśmy ostatnio i mamy kryzys gwoździowy. I tak, nie będę tak mówił przez cały odcinek, bo sobie gardło zedrę albo coś w tym stylu. Na razie tak, czekamy tutaj na zbudowanie spichlerza. Później jeszcze magazyn tutaj nam mają zbudować i mają zbudować faktorię handlową. I to jest plan na początek tego odcinka. A później będziemy tutaj sobie budowali centrum, myślę. Też zależy jak to wyjdzie. Domy by można było dobudować też. Na razie niestety jest kryzys gwoździowy. Tutaj czy się zatrudni ktoś? Raczej nie chyba. Przede wszystkim nie ma węgla drzewnego. Węgiel drzewny się dopiero tutaj zbiera. I jak tu się uzbiera, to się jeszcze musi przepalić. Także wypadałoby w sumie dwie hałdy tego węgla mieć. Dobrze o tym wiedzieć. Gdzieś ty jest tutaj. Jeszcze jedną taką hałdkę sobie ustawimy tutaj na przykład. Żeby było. Jak się skończy na jednym, to będą brać z drugiego po prostu, a na pierwszym się będzie przepalać i wszyscy będą zadowoleni. Natomiast tak, tutaj te gwoździe mnie irytują. 88 gwoździ jeszcze trzeba. No, z tym niestety na razie nie będzie tak różowo, musimy czekać. Cały czas nam uciekają pieniądze. Także my byśmy tutaj mogli jeszcze podbić do 1 rubla, myślę, podbijemy czynsz, żeby zatrzymać po prostu upływ pieniędzy. Pensje zostawimy, myślę, bez zmian, żeby oni tutaj sobie mogli poradzić, bo im tutaj w dalszym ciągu będzie przyrastać, tyle że wolniej. A my sobie tutaj, może nie domy, studnia tutaj jest w budowie, zdaje się, z tyłu. Jak dobrze pamiętam, no właśnie, tu jest studnia. Rząd już mamy tutaj. Tak trochę śmiesznie wisi. No cóż, zdarza się. I można by tutaj było jeszcze dołożyć teraz. Teraz by można było tutaj dołożyć. W sumie nie wiem, co by tutaj można było dołożyć. No na pewno musimy mieć magazyny. Jakieś ławeczki może tutaj, bo tutaj będzie ten cały ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Także tutaj można by ławki dołożyć. Tyle, że tu jest nierówno trochę. Trochę bardzo nierówno tu jest. I tam jeszcze kościółek miał być. To może tutaj na start zrobimy ławeczki pod ratuszem. Tutaj nie za bardzo wejdą. Ale tu na przykład by jeszcze mogły być ze dwie. Tak i tak. Upiększania trochę. Tutaj później... To może bardziej na wjeździe do wioski. O, ale tutaj już bardzo ładnie ktoś siada na tym, także tutaj możemy... jakieś krzaczki dać ładne. Może sobie to tutaj krzaczkami obsadzimy, o. Tylko nie tak. Daj mi tych krzaków. Tak, 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 tak. I tak. I to będzie z jednej strony, z drugiej niestety przejście musi być. Ale to już będzie jakoś uładnione. No i znowu nie ma gwoździ. Ile? 48 jeszcze. A, to zaraz powinni tutaj naklepać. Przede wszystkim niech zrobią to. I może niech zrobią potem dom, żeby tu się jeszcze jedna rodzina mogła wprowadzić. I zobaczymy. Zobaczymy, bo potrzebujemy robotników troszkę więcej. I potrzebujemy pieniądza, a z pieniądze może być źle. Tu jeszcze na polach leży niepozbierane. Co tam w ogóle na tych polach zostało? Pokaż, no to tutaj. Karma przede wszystkim została niepozbierana. Tam słoneczniki czekają. I to czeka do zbioru. Dobra, to niech tutaj wyzbierają. Z tym się nie śpieszy. Skoro się nie niszczy na polach, to się nie śpieszy.
Ale to bym chętnie tutaj zobaczył skończone. Ile ty tu bierzesz? Ty tu nic nie przywiozłeś, dobra. No nie przywiózł, 10 gwoździ. To jeszcze troszkę trzeba. No wait game. Wait game, czy jest gwoździowy? A tutaj jeszcze miał być tkacz. No cóż, to chwilę potrwa. To chwilę potrwa. Czemu on po 10 gwoździ tutaj wozi? Gamuń. A tutaj jeszcze 8 i to będzie gotowe, dobra. To spichlerz będziemy mieli gotowy już teraz. I będą mogli tutaj budować. Jak oni to w ogóle? Się wymieniają po dwóch skubani. Dobra, ale to będą mogli robić. Tutaj będzie wyjście z faktorii, to tutaj ja bym zrobił... Tak, tutaj jeszcze musi być nawozy. Tylko nie wiem, gdzie to nawozy zrobić i stajnia by musiała być. A na razie by wypadało zrobić też na te... Na wózki. Na taczki w zasadzie, parking. Tylko nie wiem, gdzie by go tutaj dać. Może w ten sposób. Niech w ten sposób stoi. Bo tutaj zdaje się był gdzieś chyba dostawiany. Czy nie był dostawiany? Tak, to był dostawiany. Ale tutaj to może nie. Remont. Niech tutaj dom zbudują. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, w spichlerzu teraz trzeba kliknąć oczywiście, co mają składować. Mają tutaj ograniczoną liczbę miejsca, także trzeba to rozsądnie robić. Ale widzę, że tutaj się pomieści bez problemu. Jeszcze zostanie miejsce na 4 produkty. A, i tutaj jeszcze im trzeba wpisać, żeby tutaj składowali, z tego co widzę. Tu nie wiem, oleju słonecznikowego do 500, słoneczników do 2000. Zimniaków może do 4000, mąki do 2000, tego tutaj nie wiem, do 6000, bo tego jest dużo, zboża do 1000 i tutaj konopi już nie mogą składować, dobra. Niech składują to tam, niech poprzenoszą stąd tutaj i to powinno teraz ok iść. Przede wszystkim te gwoździe nieszczęsne, żeby tutaj kowale byli. Więcej gwoździ jest potrzebne. Więcej gwoździ jest potrzebne. No musimy czekać. Wait game, wait game. Mogłem to w sumie poza odcinkiem zrobić, ale tak mówię. Niech już będzie odcinek z tego, nawet jakby się tutaj miało nic nie dziać, to zawsze coś będzie. Że coś robimy, no bo to jest też taka gra, że tutaj w sumie coś się dzieje. Poza budowaniem nic się nie dzieje. Ale to by tutaj serio mogli zrobić. Dużo tutaj towaru trzeba. Mało budowlańców jest, to jest irytujące. Ale zaraz powinno być też miejsce, żeby się mogli sprowadzić. Kurde, my serio tracimy. Zmniejszymy do... 2,20 pensje. Oj, bo tracimy dwa razy więcej niż zyskujemy. A to jest niedobrze. To jest niedobrze, ale znowu ich tutaj nie możemy zagłodzić. Bo nie wszyscy sobie radzą równie dobrze. Tutaj już nie mają wody na przykład. Chociaż mają sporo zgromadzone pieniędzy. I tym tutaj też rośnie. Także nie wiem, ja bym tutaj jeszcze podbił do 1,5. Do 1,5 bym podbił. I zobaczymy, co się stanie. No, jak ten przyrasta, to jest w porządku. Potem jest tylko jedna osoba zatrudniona i to dlatego tak wygląda. Ale wypadałoby się też na handlu coś wzbogacić, bo tak to nam tutaj szybko kasy braknie. Tutaj zaś te gwoździe. Nie wiem, to może dokończcie potem posterunek handlowy, znaczy faktorię handlową, wróć. O Jezu, tam 106 gwoździ. No to będzie trwać. Ten jest, będzie trwać.
Ale my możemy wykorzystać ten czas trochę na upiększanie osady. Nie wiem co prawda jaki jest sens tego, ale... Ale zawsze coś. Tutaj te krzaczki, no w sumie mogłyby być też z tej strony. Ich nie można odwracać tak w ogóle. Niech będzie tak. Tutaj jeszcze... Tu może drzewka jakieś z przodu. Oj, to jest duże. No mogłoby na przykład stać jedno tak, drugie tak. I ono sobie tutaj ładnie urośnie. A, jest krzywo. Jest krzywo, ale nie musi być idealnie prosto. To jest znowu... Nie, popadajmy w obsesję. O, tutaj mają gwoździe. Dobrze, dobrze, że mają gwoździe. I ten tutaj też robi gwoździe. Cudownie. To tutaj się zaraz sprowadzą. Bo będzie dom. I tam pójdzie drugi kowal do roboty, więc tam gwoździe przyspieszą. I można tą faktorię nieszczęsną już robić. Tylko tam w faktorii będzie musiało dwóch pracować. To jeszcze jeden dom w takim razie trzeba odpauzować. Jeszcze to dokończcie, panowie. A ten tutaj zapauzujemy. To dwa domy niech będą. A później niech już robią ten. Co tutaj robią? A studnie, dobra. A brat ban, tutaj dwie studnie będą. Można by było... Bo tutaj jest osobno woda do przemysłu, widzę, i osobno woda pitna. Więc to by było chytre. Dobra, tutaj zaraz się ktoś wprowadzi, bo jest pusty dom. Mi się wydaje, czy my na plus wychodzimy? O, wyszliśmy na plus nawet, troszkę. Cud. Tak, tutaj się zaraz ktoś sprowadzi. Mam nadzieję, że tu się zaraz ktoś sprowadzi. No miejsce jest. Miejsce jest. A tu wody nie mają, halo. To nie, to studnia. Studnia na początek, bo jak tutaj wody nie mają, to jest troszkę lipa. Ale jest tutaj. A, bo oni po stówce biorą. Dobra. Po stówce biorą, czyli te studnie tutaj na razie. Niech dwie studnie zrobią, a później to. Nie wiem, później to i później to, dobra. W tej kolejności. Tutaj jeszcze muszą przywieźć z tego, co widzę, i będą robić. Tutaj srogo ta wyciągnięcia już poszła, widzę. Tutaj jest ile? Gwoździe tylko są potrzebne. Można by myśleć też powoli o dobraniu się do tego tutaj, żeby można było kościół postawić, ale tam będzie skomplikowany ten łańcuch produkcyjny, że rodzina jest pozbawiona wody. Ale tutaj już się studnia będzie studniować. Tamto niech na razie zostanie. Można by gdzieś jeszcze jedną studnię zrobić. Tutaj może poszerzymy jeszcze o dwa domki. I tutaj też by się poszerzyło. I tam by też mieli swoją studnię wtedy. Powoli się zapełnia. Powoli się zapełnia. Ta się szybciej zapełnia, tak jakby tam więcej wody było, ale nie wiem jak to działa, szczerze powiedziawszy. Bo nie widać tutaj nic, żeby były różnice jakieś w tym. Wiecie w czym. W dostępności wody pod ziemią. Może dopiero będzie to dodane. Jest w planowanych, nie wiem. Czy najważniejsze, żeby wszyscy wodę mieli. Tutaj... Nie, one się obie równomiernie napełniają, czyli nie kradną sobie nawzajem wody. Tyle dobrze. Jak są te dwie studnie, to jest impreza. Teraz, który ten budują, dobra. A tu się... Tak, tu się Artem wprowadził z Nelią. Nelia, no, piękne imię. I mają małego syneczka, dwuletniego. Dobra, to on pewnie już się zatrudnił jako kowal, no właśnie. I tutaj już... Nie, czekajcie, bo panie poprosimy do pracy tutaj, w warsztacie tkacza.
Także ich tam na razie nie zatrudniamy. A jak te pieniążki tutaj... No, balansujemy. Balansujemy teraz na krawędzi, ale to, co nam schodzi na pensję, to się ze sprzedaży wyrówna. Zwłaszcza zimą. Tylko niech to tutaj zbudują jeszcze ten jeden dom, żeby to tam mogło iść. Tu jest... No krzywo tu jest. Pokaż mi to z tej perspektywy. Tu jest bardzo krzywo. Aż tak tam tego nie było widać. Tutaj dopiero jest. Tutaj już ładnie wzrost idzie. To to w tym roku? To zboże całe. Budujcie, budujcie, panowie, budujcie. I tam faktorię zróbcie, żeby można było już handel i może zwierzęta jakieś. Zwierzęta byłyby bardzo spoko. W sumie to będzie odcinek, w którym nic się nie działo. Cudowny odcinek, najlepszy. Na pewno będzie wysoka oglądalność. Chociaż i tak Ostriv się bardzo dobrze klika. Jestem pod wrażeniem. Czy tutaj ktoś to składuje? A, tutaj trzeba... Tutaj trzeba zatrudnić i tutaj panie pracują. Dobre. Rozumiem. To pani będzie spichlerzowa tutaj. Tak, i będzie to znosić po setce. Tutaj zatrudnić ile? Dwa wakaty mamy. Ech, dwa wakaty dla mężczyzn, dwa dla kobiet. To jeszcze jeden dom trzeba będzie potem. W sumie niech postawiam wszystkie trzy domy. Tak. Żeby tu ludzie byli do roboty. Zbyt mała różnorodność jedzenia, no ale przecież macie tutaj, robimy. Robimy, chyba że oleju słonecznikowego. Nie, no jest tu olej słonecznikowy. Robi. No wiesz co, nie, faktorię handlową zróbcie. Ile tu jest gwoździ w ogóle? 122, dobra, to akurat tak zrobicie, żeby była faktoria handlowa na odcinek, żeby nie było, że nic nie zrobione. Trochę z różnorodnością żywności tutaj widzę siada. No zwierzęta by trzeba było, zdecydowanie trzeba by było zwierzęta. Bo jeżeli będziemy mieć zwierzęta, to będziemy już mieli zabezpieczoną, alternatywną żywność i będzie w porządku. Myślę, jakieś zwierzaki to bardziej w tę stronę by się zrobiło, z tym, że tutaj nie ma przejścia. A tu jeszcze pola kolejne by można było zrobić i kolejne miejsce wycinki na ten las tym razem, ale tu na przykład mogą w tą stronę iść. Zwierzakownie, także tego. Tu już się ktoś sprowadził. O! Antin z olejną. Bardzo ładnie. Tylko tracą pieniążki. Ale chyba się zatrudnił gdzieś. Trzy kobiety szukają pracy i jeden mężczyzna. To weźmiemy tutaj jeszcze jednego budowlańca w tym. A, bo panie szukały pracy, bo były zatrudnione dorywczo na polach. Dlatego. Dlatego, rozumiem. Ale to jak będzie warsztat tkacza i później ten krawca, to będzie już, myślę, w porządku z tym. Tutaj trzech. I zostanie jeden budowlaniec. Wiesz co, to ty może zrób ten tkaczownik najpierw. Tkaczkownik, nie wiem czemu tkaczkownik. Tkaczownik najpierw zrób. O, to już jest bardzo ładnie wydeptane. Podoba mi się ta ścieżka. I tak, tutaj trzeba dwóch niestety wyrzucić z pracy. Ale nic straconego, bo się zatrudnią tutaj. I tak, ty idziesz do Balaklii. I zobacz, co tam mają na sprzedaż. Tam jest 6 dni drogi. Jak my w ogóle z żelazem stoimy? Tu jest 138. A tu jest 494, dobra, to jeszcze na chwilę starczy. Ale zobaczmy, co cóż to tam będzie. Cóż to tutaj masz w tej wioseczce? Co mają?
Konie, żelazo i świnki, a chcą ziemniaków i olej słonecznikowy. To my możemy od nich kupić świnek. Zaraz, bo najpierw trzeba będzie świniownik zbudować. To może żelazo kupimy. Kupimy 1000 żelaza. Deal. A sprzedamy im potatów. Sprzedamy. Tylko ile mamy potatów? 600. To 500 potatów im możemy sprzedać. Albo 600 nawet. To zawsze troszkę na plus wyjdziemy. I tak, i świniownik można teraz już zaprojektować, skoro wiemy, że oni tam mają świnie na sprzedaż. To świniownik by mógł być. Może niekoniecznie chlew zaraz przy oleju, tylko tutaj przerwa. Jeszcze raz produkcja. To jest farma. Tutaj to za farmą może być chlew. Tak, tylko on tam będzie zachodził. Trochę jest mało sensownie to zrobione. Ale chlew na przykład niech będzie tak. I później rzeźnie jeszcze. Rzeźnie można by ustawić tutaj po drugiej stronie, żeby świnki miały względny komfort. Jakkolwiek by to okrutnie nie brzmiało. Ale na przykład tu możemy przy gliniance wstawić, bo jest tyle miejsca. No i teraz czekamy. Teraz znowu czekamy. Ale tu sobie, jak sprowadzimy świnki, to powinno być ok. Tutaj dojrzewa wszystko. Tu są słoneczniki teraz. Więcej słoneczników by się zdało, tylko one strasznie wyjaławiają. Wyławiają, tak, wyjaławiają. Tutaj widzę, się regeneruje część. O, dobra, tutaj już są zbiory. To będą miały co świnki jeść. Jak w przyszłym roku tu ściągniemy, o ile to do przyszłego roku da radę. Temu tutaj drewna jeszcze brakuje. To zaraz powinien ten, bo teraz ma przerwę. To on to zaraz będzie budować i będziemy mieli handel. Już to tam tak dzwoni. Czemu my tak na minus wyszliśmy? Halo. A, bo przyjechali z tym, dobra. Dobra, przyjechali z tym. A my im tam wyeksportowaliśmy chyba. A teraz tutaj jest nasz. Czyli tutaj chcą kurczaki znaczy sprzedają kurczaki i części metalowe. A chcą ten mąkę jakby im. Kurczaki by można było od nich kupić. Kurczę, kasy. Potrzeba kasy. Ale kurczakownik też możemy postawić od razu. Produkcja, nie wiem czemu mi się nie chce klikać. Tak, chicken coop. I on by był tutaj na przykład. Chicken coop, żeby to było wszystko w coopie. Tak powiem, no, nadwrażliwe to jest na klikanie. No dobra, niech on stoi tak. Tu będzie kurnik, tu będą świnki. I będzie wszystko w jednym miejscu, tylko te słoneczniki tutaj teraz nie do końca pasują. Ale niech to będzie, no powiedzmy, że farma i powiedzmy, że to jest tu prosto ustawione, chociaż wcale nie jest. Czy nasza sprzedaż tam dotarła? Chyba nie, bo nie mamy wozów. Lokalna sprzedaż. Kurczę, na minus wychodzimy, a to jest niedobrze. To jest niedobrze, że na minus wychodzimy. Nie dawaj mi escape'a. Daj mi mapę świata.
Tam 95 po słońca. Tutaj to derkacz jeszcze można potem, ale my myślę, będziemy z tymi tu handlować najpierw. Tylko trzeba znaleźć jakiś sposób na zdobycie większej ilości pieniędzy. O! Tutaj już jest warsztat kacza. Bardzo ładnie. To może ty magazyn zrób. I to tutaj już by trzeba było demontować. Że tak powiem. Operacja demontaż. I tam studnie też tutaj zdemontujemy. A ognisko zrobimy... Gdzie zrobimy ognisko? Żeby płonęło ognisko w lesie. I szum się nie usłyszał, czy coś. A, nie można ogniska zbudować, to jest unikatowy budynek. Kurczę, szkoda. Ale tutaj w produkcji jakby teraz zrobić... krawca. No, w zasadzie krawcową, bo to raczej kobieta tutaj będzie pracować. Zróbmy to tak. Będzie jeden warsztat przy drugim. Magazyn co prawda będzie w trochę dziwnym miejscu, ale... ale to już trudno. Tutaj troszkę jakby się wyrównywało. 40 straciliśmy na pensji. Nie będziemy podkręcać cen rynkowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo zimą znowu nam sprzedaż podskoczy rzeczy. Tylko musimy dotrwać do zimy. Ale myślę, że dotrwamy. Autosave saved. Pracownicy, problemy, pojazdy, pola. Ja rozumiem, jak te overlay mają działać. Nie, to mapa świata jest tutaj. I czy to ratusza? No. Poza tym, co tutaj? Poza tym, nic tutaj w zasadzie. Ten magazyn, żeby tutaj zbudował, to już będzie sukces. O, ma wszystkie zasoby, i teraz będzie budować. A nie, czekaj. Musiał odwieźć wózek najpierw. Nie no, porządny gość. Wszystko uporządkowane robi. Nie ma tak, że zostaną później teczki porzucone i w ogóle takie rzeczy. Tylko od razu. Dobra. Na dwie raty to będzie budował chyba. No właśnie. Na trzy nawet. Ale zbuduje. Tutaj tekstylia już się robią. I myślę, że tutaj na sprzedaż jeszcze będzie można... A nie, wróć. To kolejny kramik by trzeba było zrobić. To będzie teraz... tak, trade and transport. Handel. Tu już jest jeden taki. Teraz by taki mógł być. Tylko tam jest przejście. Tu na przykład by mógł być kram, tak. I tutaj by były sprzedawane... Co tu by było sprzedawane? Czemu tu ubrań nie można sprzedawać? Halo? Ubrania tylko na eksport? Co? Dobra, magazyn jest w każdym razie. I tutaj składujcie... Tak, tekstylia. To z Czechy znaczy gwoździe i to. Mało powiem na ten magazyn. Tutaj nie wiem. Do 1000, do 3000, do 2000, do 2000. Tak. I zatrudnienie. Panią Olenę tutaj zatrudnimy. I zobaczymy, jak to wyjdzie, ale. Czemu nie można ubrań sprzedawać? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Myśmy im w końcu wyeksportowali te ziemniaki, czy myśmy ich nie wyeksportowali? Ile my mamy ziemniaków teraz? No myśmy tego nie wyeksportowali. A, bo tutaj trzeba dodać. Dobra, dzban. Potaty tutaj dodajcie do 1000.
Co tu jeszcze na eksport możemy? Te tekstylia w takim razie do 500. Może mąkę do 1000. I części metalowe do 40. Co tu jeszcze możemy? Drewno? Ale drewna chyba nikt nie będzie chciał. Zobaczymy, przekonamy się. Zobaczymy, jak nasz skarbiec w ogóle to przetrwa. Jak wam tutaj rośnie? No zarabiacie. Czyli też zarabiają, tylko... Tu jest jedna osoba bezrobotna właśnie i tutaj jest jedna osoba bezrobotna. I mnie idzie tak bardzo na zbieranie funduszy, więc jakbyśmy podwyższyli jeszcze czynsz, to oni tutaj mogą biedować, że tak powiem. A biedowania nie chcemy jednak. O! Skąd z Merefy przyjechał? I oni by chcieli nic, co my mamy, ale kurczoki jakby kupić, ale nie ma gdzie tych kurczoków dać. Nie ma kajk tych kurczoków dać, nie? Ja nie wiem, czemu ja po śląsku próbuję go dodać, jak ja nawet Ślązok nie jestem. Ale to się wytnie. Może kurczakownie najpierw. Chociaż te domy... Pada śnieg. Pada śnieg, leci woda z nieba. No wykończył nas ten zakup żelaza w sumie. Na eksport nie mamy co. Bo ty tutaj... Z Merefy nic nie chcesz z tego, co my mamy. Z tego, co my mamy, ty nic nie chcesz. Może z Derkaczy tutaj przyjedzie jaki. Albo z innej wioski, no bo... My tutaj za bardzo, no... Niby mamy co sprzedawać, ale... Mało mamy. Na magazynie ile jest w ogóle tekstyliów? 30. Dobra, coś tam mieszczą niby. To jest dużo gwoździ. Oj. Teraz jak to zapyla. Czynsz zbieramy. Znaczy co? Podbijemy do 120% sprzedaż. To będzie ich tutaj trochę kosztować. Ale jak tutaj się zatrudnią obie panie przy wytwarzaniu ubrań, to myślę będziemy w trochę lepszej sytuacji. Tak, to niech budują. A myślę, że w tym momencie to by było na tyle. W kolejnym odcinku myślę, już będziemy zwierzaki robić. Także wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. I trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć, na razie.